Przede wszystkim, dom po 7, ściąg Baldur's Gate 3. Okazuje się, że to miasteczko Red Twin. Coś tu się bardzo nie tak wydarzyło, bo całe miasto jest poskręcane na dziwne różne sposoby. Okazuje się, że chyba iść w kierunku tego domu zdrowicieli będziemy musieli troszkę pochodzić jakimiś dziwnymi ścieżkami. Tu już zaglądaliśmy. Dobra. Wygląda na to, że tutaj jest jakieś przejście dalej. Zbadajmy je. Czy ten dach nie wygląda zbyt solidnie? Barwnik koloru bieli. Bla, bla, bla. Jest jakieś przejście w tamtym kierunku. O, skorzystajmy z niego. Jakaś kolejna. Okej, okay, Arabella. Myślałem, że jesteś zjawą. Hey, I know you. You're... Twist him up. Jesteś druidką. Is that the kid Corgo went after? Seems she's learned a new trick. Sorry, knocks the wind right out of me. Całkiem potężne zaklęcie. Na pewno za tym, jak się go nauczyłaś, kiedyś jakaś świetna historia. That druid idol I took, it changed me. I can do all sorts of stuff now, not just the vines. I think real hard and say some loud words and then it happens, mostly. A, to ten dzieciak, który ukradł ten posążek w gaju druidów, którego uratowaliśmy. Zwykle opowieści o skradzionych artefaktach są tragiczne. Cieszę się, że zrywasz z tradycją. Tragedies. Them's the sad ones, right? I hope not. Especially since Mom and Pops, after Zevlor, when he... Well, there was an ambush. Mom yelled, run! So we ran. I could hear him running behind me. Till I couldn't. Still can't find him. But I bet you can. You'll help me, I just know it. Znajdę twoich rodziców, możesz na mnie liczyć. Thanks, mister. I knew you'd help me again. The vines won't last forever. I don't suppose I can stay with you. Just till you find Mom and Pops. I won't be any trouble, I swear it. Gospoda nas i ostatnie światło. Będziesz tam bezpieczna razem z Alfirą. No way. I mean, I'm sure you think that. But you ain't seen what I seen. I don't trust no one sides myself no more. Save three. Mum, Pops, and you. Take me in. I won't make a peep. Cross my heart and hope to die. Oczywiście, możesz zostać w moim obozie. Oh, thanks. You're the best. So you send Mum and Pops there. I'll be waiting, hero man. Panie bohaterze. Zmuszeni do wielkości. Okej, okay, dobra. Gdzie są te opętane duchy? Czy możemy się ich pozbyć teraz? Okej, okay, myślałem, że nie będę w stanie nic zrobić, dopóki są spętane. No cóż. Okazuje się, że się myliłem. Podejdź tutaj. Możesz zaatakować tym. I teraz powinieneś mieć bonus
do trafienia tym. Serduszko, boli mnie. Zrób, poradź coś na to. Dziękuję. At least things have stayed interesting. More for me. Here lies faithful Jamie, the love of all our lives. I'm spent. I should unwind in camp. Dopiero niedawno odpoczywaliśmy. You have my attention. Gale. Odzyskaj jeden czar trzeciego poziomu. Może ci się przydać. If not over, then through. What's that? Pieszczota prawdziwej miłości. Czuła pieszczota. Jeden z pary magicznych pierścieni umożliwiający osobie noszącej go otrzymanie ochronnej więzi od istoty noszącej drugi taki pierścień. Okej. Okay. Złączenie w miłości. Dziennik żony. Może znajdziemy gdzieś i drugi. Okej. Okay. Zbliżamy się do tego domu zdrowicieli. Open up. To nie jak wejść do środka. Dlaczego to jest ikona kupca? O, tutaj jest wejście. O, jest lutnia. Cześć. Don't call the doctor yet. I've got potions, sutures. I know I can do this. Oh, you're a patient. This is the children's ward. Triage is back that way. That's Arabella's father. Or was Arabella's father. Mhm. No cóż. Po co leczysz martwą osobę? Not dead. Merely medicated to ease the pain. Delikatnie dźgnij trupa. Pacjent z pewnością nie żyje i to już od jakiegoś czasu, sądząc po zapachu. The patient is asleep. The sedative is quite strong, you see. Nie da się przekonać. Okej. Okay. A co jeżeli ją szukamy? I knew these hands would not fail me. The patient is sure to recover. Jak to mamy już z głowy, czy mogę zanabyć jakieś zaopatrzeń? Not much left now, but you're welcome to look. Okej, co masz? Jad purpurowego czerwia. To jest bardzo silny jad. Wezmę sobie, może się przydać jakiejś trudnej sytuacji. Trucizna, paraliż. Toksyny. Dobra. Potek mamy dużo. Co raczej ich nie będę kupywał. Now.
Uwagi wróżbity. Nie wiem, weźmy to na wszelki wypadek. Dotrzyj do wrót Baldura. Stara mapa, sporządzona przez druidów, pokazująca okryte ścieżki, którymi można wydostać się ze szmaragdowej enklawy. Jako cel podróżny zaznaczone są wrota Baldura. Do mapy dołączona jest też notatka. Weźcie tylko tyle, ile zdołacie unieść. Kierujcie się na górską przełęcz. Nie czekajcie na maruderów, nie możecie sobie pozwolić, by ktokolwiek was spowalniał. Powodzenia. Okej. Lód nie weźmiemy. Spis rozmaitych opatrunków, toników i mikstur domu zrobicielów Retwina wynika z tego, że zapasy dramatycznie skurczyły się w ostatnich dniach. Na przedniej okładce księgi widnieje odręczny napis z czarnym inkaustem, tylko dla sędziów, żadnych wyjątków. Dobra, tu jest chyba więcej rzeczy, które mogłyby być, nazwijmy to, na tamtego gościa jakąś pamiątką. Ale chyba potrzebujemy tylko lutni, co przynajmniej tyle wywnioskowaliśmy. Kula zakładów personelu. Zasady. Jeden ciało obce musi być zostać umieszczone, usunięto. Zgadywanka może był. Zgadywać można wyłącznie raz. Minimalna kwota zakładu, jedna sztuka złota. Okej. Okay. No na to, że umieszczali coś w zwłokach i potem zgadywali, co jest w nich. Co uroczenie osoby. Nie. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Mordarium chirurga. Memorandum chirurga. Ne. Moment, może coś jest wspomniane o tej siostrze. Doszły do mnie informacje, że nasz tak zwany personel pielęgniarski marnuje bezcenne anestetyki na pacjentów w podeszłym wieku i śmiertelnie rannych. Siostra Lidwin przekazała mi, że takie praktyki uśmierzają cierpienie chorych i kryją ich w objęcie naszej pani. Nigdy nie słyszałem podobnych niedorzeczności. Anestetyki mają za zadanie przynieść moim uszom ulgę od wrzasków pacjenta, gdy przeprowadzam zabieg, a nie przynosić darmowe wytchnienie żywym trupom. Tak, orzece Cheshire. Tylko w cierpieniu chorych możemy zapomnieć o własnym. Następna osoba, która zignoruje moje polecenia, zostanie potraktowana skalpelem bez znieczulenia. Ja jakoś zniosę krzyk. Liszar? Fajnego boga czcisz. Bardzo fajnego. Czytanie o tych wszystkich trupach. Daję ci taki uśmiech, co? Tutaj mamy? Nic ciekawego. Dobra. Spis pacjentów. Jakaś kolejna siostra. Czerpiąca lista zawiera imiona i nazwiska wszystkich pacjentów, którzy szukali pomocy w Retwin wraz z opisem ich przypadłości. Na początkowych stronach opisane są drobne urazy i typowe choroby, po nich zaś następują przypadki ciężkich, głębokich ran, obrażeń naniesionych w bitwach. Między ostatnie strony wsunięto kilka rozwiniętych zwojów, w których znajdują się żądania, aby zdrowiciele odprawiali rannych harfiarzy i selunitów, a leki przeznaczyli wyłącznie dla rannych mrocznych sędziów z rozkazu generała Catherica Thorna. Czym właściwie są te siostry? Oczywiście to są nieumarli. Nie wiem, czy to są mumie może? Here to see the doctor? Are we poorly?
Are we desperately poorly? Or not so well? But well enough to wait. Join the line, and you will be seen. Nie mogę czekać, muszę natychmiast dostać się do lekarza. Yes, yes, but all must wait. The doctor's hands are full. Join the line. You will be seen. Udaję objawy potwornej choroby. Mam też perswazję. Dobra, zróbmy tak. Doctor will soothe. Down to the theater. Be swift. Be saved. Okay. Gdzie jest sala operacyjna? Nie tutaj. Chyba nie tutaj. No nie, co za piękne miasto. Poszperajmy jeszcze. W tamtym kierunku jest znacznik zadania. Na chwilę jeszcze to zobaczymy. Krasnolud dotknięty klątwą cienia. To wasz problem. Myślałem się, że na dole pójdziemy, ale najpierw jeszcze tutaj zobaczmy. Przycisk. Z windą. Okej. Mamy naszego doktora. Skalpel Szar. Siostra Julia. Momencik, wszyscy jesteście nieumarli? Wszyscy jesteście nieumarli. Domyślam się, patrząc na ilości jego punktów życia, że jest kolejnym bossem. Ale dopóki nie porozmawiamy, nie będziemy mieli pewności. Na przyszłość. Co ty masz? Odporność na obrażenie, odporność na ogień i ogólne dobre rzuty obronne. I should speak up. The objective of the Scalpel Sisters is to soothe. For the scalpel indeed is an extension of Shah. See how the patient reacts when I but stroke the right nerve. Hear its comfort, hear the very melody of mercy. Nie wygląda na miłosierdzie. Pray, sister, show us the extent of your beneficence. Stop. Stay your hand, for it slaps where it should stroke. We can hardly hear the patient's sighs of solace. Perhaps it is our unexpected audience that makes you quiver. Come, step forward. You are no sister, but that matters none. Every student is welcome. Co złego zrobił ten człowiek, żeby stworzyć na takie tortury? Behold, sisters, the very face of ignorance. One who mistakes tenderness for torture. Go on,
acquaint the face of ignorance with the true object of our studies. Absence. Absence. No other word captures the heart of Shah so very perfectly. It is the scalpel-led journey that leads from pain to peace. A stinging truth, but a truth nonetheless. See? What is the light of eyes but the cancer that causes one to witness the laceration of being? If light is the symptom, then darkness is the cure. For in light there is presence, but in darkness there is absence. In light is presence, in darkness absence. Nic z tego, co mówicie, nie ma najmniejszego sensu. You are well on your way, but one white orb disfigures you still. Let us finish the cure. Siostry nie są gotowe. Sprawią, że mi się pogorszy, zamiast mnie wyleczyć. Może zróbmy pozostałe dwie opcje, zobaczmy, co nam dadzą. Ups. Użyjmy inspiracji, bo mnie ciekawi to. You remember Ashar and Maxim? Go forth and sow doubt, but do not compel it, for only the willing may know the lady's embrace. Dobra, jeszcze śledztwo. The sisters' blades are bloodied and dull. Only the most measured hand could make a clean incision. Twój obiekt jest skalany. Ratunek Shar musi być udzielony tylko tym, którzy go pragną. Only the willing may know the lady's embrace. You know her teaching well. And yet these sisters must exercise their gifts. For the art of absence lies in its execution. How to proceed? I wonder. Dobra. Na siebie nawzajem, albo mistrza w sztuce. Czerpię radość z działania u boku mistrza mojego rzemiosła. Z pewnością siostry czują to samo. Dlaczego ty nie zostaniesz ochotnikiem? 20. Dobra, dodajmy sobie ten bonus. Może się w końcu przydać. Dobra, 10, ale plus te wszystkie bonusy starczy nam. Starczyło. I see now. By example, I must edify and quell the light that blinds us. Nie to chcieliśmy uzyskać. Come, sisters. Chociaż może w sumie. Okej. Myślałem, że będzie ciężka walka z bossem. Ale udało nam się perswazją przekonać go, żeby popełnił samobójstwo. Uwielbiam takie momenty. Dobra, co my tu mamy? Składniki. Jakiś kluczyk. Zniszczona lutnia. A, to chyba to lutnia, którą potrzebujemy.
Chirurgiczny amulet podporządkowania. Paraliżujące trafienie krytyczne. Raz na długi odpoczynek po trafieniu krytycznym humanoida. Postać dzierżąca tę broń może na dwie tury sparaliżować cel. Trafienia krytyczne są nieprzewidywalne i rzadko. Możemy to wykorzystać, taki efekt. Dobra, splądrujmy jeszcze to miejsce. Piła do kości. 1,5-ręczne, 1K10. Cięte. Siostro piła. Akcje klasowe. Wręcz chirurgowi okrwawioną piłę do kości o poszarpanych zębach, która pozwala mu rzucać czar krwawej piły. I przeciwnika potencjalnie go spowalniając. 7-63. Miecz długi. Ciekawe. Brzmi okropnie. Patrzmy jeszcze książki. Może się znajdzie jakiś zwój. Zapis przedmowy, którą Ketterick Thorn wygłosił do swoich żołnierzy przed zwycięską bitwą z siłami druidów i harfiarzy. Macie, bierzcie, jak daję to złoto, moi drodzy. Czyli są wśród was tacy, co zazdroszczą go lub płakną. Bla, 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 bla. Dobra. Jak zwojów pewnie tutaj nie znajdziemy zbyt dużo. Mancik, czy ta piła była coś warta? 40 mech. Wygląda ohydnie, nie zamierzam jej brać. Mam nadzieję, że siostry nie będą robić nam żadnych problemów. Tutaj coś mamy. Klucz. Chirurgia i fizjologia, szarański elementarz. Chirurgia i filozofia. Nie brzmi to na dobre połączenie. Bla, 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 bla. Skłonniki. Że nie z tej strony to próbujesz otworzyć. Więcej skłonników. Olej zamrażania. Mikstura uniwersalnej odporności. Ciekawe. Odłamek boskiej kości. Okej. Rękawice truciciela. Zatruty jadem. Za każdym razem, gdy zadasz obrażenia od trucizny, cel musi wykonać udany rzut obronny lub ulegnie zatruciu. Mamy lepsze rzeczy. Coś jeszcze? Sędzia potępionych. Prawne książki, które Ifrigen Mohogros rozważa niezwykle teistyczne przypadki, gdy śmiertelnicy stawali się bogami. Dobra. Tyle. Jeżeli chodzi o dom uzdrowień. Fajnie. Udało nam się przegadać bossa. Więcej takich bossów. Gdybyśmy wpadli z nim w walkę, to myślę, że to byłaby łatwa walka.
Ma 6 poziomy, on był na 7, miał dużo punktów życia, miał dużo tych sióstr. Więc mogło się to źle skończyć. Dobra, weźmy tą lutnię. I zobaczmy, co się uda nam z druidem ustalić. Halasin już się tu znajduje. Pogadajmy z nim najpierw. He'd know that name. This is just what we needed. Well done. We need to wake him. He must know something about where to find Thaniel. Znalazłem lutnię, chyba należała do tego pięściarza. Good. Its music might help restore him. Show it to him. Wyciągnij znalezioną lutnię i zagraj co nieco. Trapped there. He needs help. Calm. Breathe. You've been trapped in the Shadowfell for a century. Take a moment to clear your mind. A century? You're Halsin. Thaniel said to find you. You must help him. Please. I will. But I need to know where Thaniel is. If I venture into the Shadowfell blind, I will never find him. I'm not sure I can put it into words. The landscape there shifts and changes. Pozwól, by Halsin się tym zajął. Lavender. Whenever I saw Thaniel, I always smelled lavender. I can work with that. Rest now. Meet me by the lakeshore. I have what we need to proceed, but I'll need your help. Be ready. This may prove perilous. Tak jak wszystko w tym miejscu. Dobra, załóżmy nasze skrzypce. O, nic nie nam zniknęła. Nici Lotsu, staliśmy inspiracją. Włożę tą drugą lutnię również. Nie będzie nam potrzebne. Dobra, Mówiąc brzeg, myślałem, że chodziło mu gdzieś tutaj. Ale wygląda na to, że gdzieś poszedł daleko. Jest wyjście na przełęcz? Moment. To szkółka Gitianki. Nie wiem, czy to jest w tej lokacji, w której jesteśmy. Czy to jest w przełęczy. Dobra, tutaj jest na północy Halsin. Dobra. Jak się stąd wychodziło? Chyba tędy. Zdecydowanie w tym kierunku są te wieże. Tutaj mamy też jeszcze sporo miejsca niezbadanego. Zanim się udamy w kierunku wieży, to na pewno zajmiemy się przebadaniem tego terenu. Czyli takie łąkanie się po terenie
prowadzi do jakichś ciekawych spotkań. Elsin? You're here. Good. Now we can begin. Najpierw chciałbym wiedzieć, czego się spodziewać. Thaniel is trapped in the Shadowfell, but thanks to your efforts, I know where to look. Now I must go there alone. Chwileczkę, czy ja nie powinienem pójść z sobą? No. This opportunity has been 100 years in the making. It has to be me. And only me. But I didn't bring you here to witness an old druid's grandstanding. You have a part to play in this, and I trust you will play it well. With the Oakfather's blessing, I can infiltrate the Shadowfell, but doing so will sap my strength. I'll need your help if I'm to return. I need you to stay here, keep the portal open until I return, and defend it at all costs. Bronić? Co przez to rozumiesz? The shadows won't be banished without a fight. Once I open the portal, they'll swarm like carrion birds and try to destroy it. You must not let that happen. Let's begin. Whatever happens, do not attempt to enter the portal, and do not let anything interfere with it. It took me years of study, of seeking the Oak Father's favor, to find a way to part the veil. Pray that this works. Oak Father, hear me. Aid me. Force open the jaws of darkness. Make passage for your vessel of light. It's ready. I'll return with Thaniel as soon as possible. Stay close to the portal. Buy me what time you can. Okay. Mamy gości. Dużo gości. Dobra. Akty wiary na szczęście nam się odnowiły, więc będziemy mogli ich odpędzać. A harfiarze są też z tej strony. No to klasycznie, śpiewamy sobie. Że stanę im tutaj gdzieś w drodze. Zobaczmy, co oni będą robić. Sprint, dobrze. Tak dystansowy na ten niedobrze. Okej, upiór. Dobra. Pędzanie. Dobrze by było, gdybyś podeszła trochę bliżej do tamtych. Prawda, tego zgubimy z ten. Ale ostatecznie chyba będzie więcej celi. Dobra. Świetnie. Dobra, możemy spróbować. Tak, odejść trochę od niego. Możemy spróbować go odrzucić. Za ciemno. Bo wszędzie ciemność powoduje, więc zawsze będzie na ciemno, ale spróbujmy go odrzucić od Gale'a. Nie udało się. Czy
Przynajmniej możemy cię jeszcze przekląć na zręczność. A ty przywołaj młot. Dobra, trochę się wycofaj. Dobra, podejdź tutaj, na wszelki wypadek, gdyby on chciał podejść bliżej do portalu. Dobra, co z nim możemy zrobić? Ogniem nie za dużo. Ogólnie chyba nie za dużo na niego możesz zrobić. Spróbować użyć formy gazowej. Ale to sprawi, że nie będziesz mógł czarować. Dobra, użyj niewidzialności. I zmień pozycję. Mam nadzieję, że oni się w przyszłej turze ustawią lepiej na jakąś kulę ognia. Dobra. Ma odpędzanie. Może jego nie atakujmy, nie chcemy przerwać tego odpędzenia. Dobra. No na to, że oni nie będą stanowili zbyt dużego problemu. Zostały tury 3. Dobra. Czy jesteście wrażliwi na dźwięk? Jesteście. Dobra, zanim oni się ruszą, Gale będzie mógł im zasadzić ładną kulę ognia, a ci, co przeżyją, będą mogli... Chociaż może najpierw spróbujemy ich odpędzić, a dopiero później będziemy się bawić w kulę ognia. Dobra, zajmijmy się tym cieniem. Jak najszybciej możemy się go coś mu zrobić, bo nie... Bo nie mamy lepszego sposobu niż po prostu go atakować. Dobra. Dobra, serduszko. Jak z twoim odpędzaniem? Spróbujmy. Ładnie. Dobra. Will. Ten gość został odpędzony. Teraz zdejmijmy tego gościa. Liczyłem na coś więcej. Dobra. Dziabnij go swoim sztyletem. Prawie go to ubiło. Ładnie. Dobra. Gale. Kula ognia. Musisz trochę bardziej się wystawić. Dobra.
Dobra, powiedzmy, że tak. Dobra. Nic więcej nie zrobisz, możesz nam dać masowe kojące słowo. Jeszcze tego nie potrzebujemy. Ty zajmij się tymi pieskami. Muszę lepiej blokować portal. Dobra, nie reaguj. Okej, coraz silniejsi przychodzą. Znaczy do celu jest niemożliwe. Dlaczego? Ewidentnie widzę, że jest możliwe. Nadmierne obciążenie, bo tak, bo masz nadal wysysanie sił. Dobra, zgarnij tego ptaka. Okej, mogłem zgarnąć tego upiora, to nie był najlepszy wybór. Kojące słowo. Na razie nikt jeszcze nie potrzebuje. Dobra. Serduszko, użyjmy tego. I przejdziemy się po nich. Dobra. Się cofnij. Ktokolwiek będzie obok ciebie przechodził, to tego pożałuję. Pozostałe tury dwie. Nie wiem, jak jeszcze będzie dużo ich przybywać, ale palmy, z czego mamy, ognista kula. Dobra. Będziemy musieli kombinować, jeżeli w kolejnych turach jeszcze więcej ich będzie przybywało. Dobra, podejdź tutaj. Jeszcze z brzegu atakuj. A ty... Możesz pozbyć się kilku z nich. Dobrze. Nic więcej nie mamy, to było do zrobienia. Idealnie. Dobra, jego. Chcemy się szybko pozbyć. Okej. Okay. Tyle by nie przerywali koncentracji w serduszku. To będzie dobrze. Dobra, musimy zaryzykować ataki okazyjne. Musimy się tutaj dostać bliżej.
Dobra. Teraz oni... Tak, serduszko, możesz podejść jeszcze bliżej, nie do końca. Dobra, czy możemy ich odrzucić? Nie bez ranienia samych siebie. Dobra, w takim razie trzask. Trzeciopoziomowy. I łapiemy tyle, ile możemy. I dodatkowo masowe kojące słowo. Dobra. Will. Bo przerwali ci koncentrację, trudno. Możesz ognistą tarczę ciepło użyć. Dobra. Niestety nie mam już czarów trzeciego poziomu, żeby cię przyspieszyć. Ale dałem ci chyba... Z tego co pamiętam, dałem ci chyba przedmiot do przyspieszenia. A zużyłem akcję, dobra, trudno. W takim razie atakuj. Dobra. To nie zrobiło zbyt dużo. Serduszko. Dobra, użyjmy pocisku wiodącego trzeciego poziomu. Cel znajduje się zbyt blisko, ale musimy zaryzykować. Mam jeszcze jeden trzeci poziom czaru, na wszelki wypadek, gdybyśmy czegoś potrzebowali. Użyjmy masowego leczenia. Dobra. Masz jeszcze trochę punktów ruchu. Dobra, o to mi chodziło. To bo już nic nie zrobimy. To było też nie. Dobra. Liczne pociski drugiego poziomu. Trzy w niego powinny wystarczyć. Jeden w niego może go zabije. Jeden w niego zobaczymy. Idealnie. Dobra. Zapraszam resztę. Ty. Możesz kogoś ogłuszyć. Zapraszam. It's done. I have him. But something's wrong. Dreadfully wrong. No. It can't be. Musimy zabrać Daniela w bezpieczne miejsce. Yes. I'll bring him back to camp. He'll be safest with us. I need to examine him. I need to understand what's wrong. It's almost like something's missing from him. Come see us when you can. Dobra. A to kiedy możemy? Oznacza, że
Musimy się nimi zająć najpierw. Dobra, no to sru. Nie przewiduję większych problemów. Po prostu ich zaciachajmy. Will. Niego nie strzału masz do ognia. Dobra, mogłem mu wyłączyć odrzucenie, żeby on nie spadł do wody, ale mniejsza o to. I Gale ognia. No już ostatnio chybiasz, co Gale? Dobra. Ładnie. Dobra, czy oni coś mieli? Część z nich miała coś przy sobie. Miecz dwuręczny Gitiani. Okej. Dobrze, że nie mieliśmy okazji poznać, jak dobrze walczył tą bronią. Dobrze, że ich tak dużo poubijaliśmy. Wiecie co, pewnie zrobię kilka rundek w tą i z powrotem. O, na przykład zbroję płytową. Dużo waży, ale jest dużo warta. Kowala mamy tuż za rogiem. Więc zrobię parę rundek w tą i we w te, żeby posprzedawać to. Przynajmniej na tyle, ile kowal będzie miał pieniążków. Torebka cieniobójby. Dobra, to już spotykaliśmy. Coś jeszcze będziecie mieli ciekawego? No. Dzięki temu, że się tak skupiali, to nie było zbyt trudna walka. A tonę doświadczenia na niej zarobiliśmy. Niedługo będziemy mieli. Niedługo dzięki temu awansujemy o poziom. Dobra, nic więcej ciekawego tu nie widzę. Dobra, tak mówię, zrobię kilka rundek do kowala. Zobaczę, ile on ma złota. No i cóż, będziemy kontynuować ten wątek z druidem i z tym dzieciakiem. Nie pamiętam kompletnie, co to był za dzieciak i o co z nim chodzi, ale mam nadzieję, że nam druid to przypomni. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.